W hali sportowej w Alvernii, a przed naszym mikrofonem są organizatorzy świątecznego turnieju służb mundurowych, burmistrz Alvernii pani Beata Nadzieja Szpila, prezes OSP Grojec pan Krzysztof Ciupek oraz Ola oraz jej rodzice państwo Anna i Damian Dzwonek. Witam serdecznie. Która to edycja turnieju służb mundurowych? Jest to 11. edycja turnieju służb mundurowych. Pierwsze zawody się rozpoczęły jeszcze w 2005 roku, potem po kilkuletniej przerwie zostały 3 lata temu reaktywowane i jest dalej kontynuacja tych zawodów. A ile drużyn uczestniczy w dzisiejszej imprezie i jakie? Obecnie w dzisiejszej edycji bierze udział 9 drużyn. Są to drużyny Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, jak również służb mundurowych i innych. Dzisiejszy turniej jest imprezą charytatywną. Na jaki cel zbierane są środki? Po raz kolejny w dniu Alvernia zbieramy środki na Oleńkę. Potrzebujemy jeszcze około 500 tysięcy. Bardzo prosimy wszystkich, żeby zmobilizowali się, żeby Ola mogła usłyszeć mama i tatę. To piękna inicjatywa. Czy oprócz zbiórki pieniędzy będą prowadzone licytacje ciekawych przedmiotów na rzecz Oli? Tak, cały czas jest prowadzona licytacja. Środki przeznaczymy również na Olę. Są tam gadżety i z Wisły, i książki o Alvernii. Zapraszamy jeszcze 1,5 godziny. A jeżeli chodzi o aspekt sportowy, kto według państwa jest faworytem dzisiejszego turnieju? Poziom jest bardzo wyrównany tych zawodów. Nie ma drużyn, które są wybitnie lepsze, wybitnie odstające. Natomiast wydaje się, że jednak faworytem będzie Szkoła Aspirantów Pożarnictwa z Krakowa, która reprezentuje nasz kraj na wielu międzynarodowych turniejach i jest bardzo, bardzo wysoki poziom reprezentujący zawodnicy. Serdecznie zapraszam każdego do wsparcia tej pięknej inicjatywy. Dziękuję za rozmowę i życzę udanych zawodów. Dziękuję.
Historia turniejów w naszej gminie jest, trwa już kilkanaście lat. Ten turniej się teraz ładnie bardzo prężnie rozwija, natomiast planujemy przeprowadzenie kolejnego turnieju już na Boisku Otwartym, który będzie w maju przyszłego roku. I tutaj kolega. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkie drużyny, które do tej pory brały udział i wspierają nas tutaj zarówno w walce sportowej, jak i inicjatywie wspierania małych dzieciaczków, które potrzebują pieniążków na swoje tutaj operacje czy zabiegi. Jest to bardzo fajna inicjatywa wsparta przez panią burmistrz. Turniej na trawie w maju, siódemek, superowe. Myślę, że będą drużyny. Albo i Wisły Kraków. Dokładnie. Górnika i Ruch Opożów, czyli najbardziej budowany drużyn Polski, gdzie ten poziom, ten prestiż będzie na pewno znacznie bardzo wysoki, będzie poziom tych zawodów i będzie to ciekawe przedsięwzięcie sportowe. Przybija policja. Następnie będzie 5 minut przerwy.